Trzeci temat, też zauważyłem, że nie korzystacie z tej możliwości skrótów, które tutaj możecie sobie dodawać. Na ekranie startowym macie takie yy, ikonki, plusiki puste, ja mam częściowo je wypełnione. To służy właśnie do tego, żeby nie szukać po programie, na przykład, yy, chcę sobie wygenerować raport, lubię generować raport, który się nazywa Naruszenia kierowcy według ITD. Raport ma numer 114, to jest też skrót, za chwilę wam to pokażę. I żeby nie szukać tego, nie grzebać, nie wchodzić tutaj głębiej, robicie prostą rzecz. Naciskacie ten plusik, wchodzicie sobie w raporty. Tachoskan, przykładowo naruszenia kierowcy według ITD. No i już macie dodany skrót tutaj, tak? Nie musicie chodzić, szukać. Są firmy, które tutaj sobie po kolei wpisują ścieżkę, co po kolei, jakie czynności muszę wykonać, albo jakie czynności najczęściej wykonuję kiedy rozliczam czas pracy kierowców w swojej firmie. No i ostatni temat, czyli skróty i ostatni temat, kwestia tej wyszukiwarki tutaj. To już w ogóle bardzo często, nie wiem, niezauważona funkcja przez Was. Do czego to służy? Jeżeli ja będę pamiętał, że skrót do ewidencji czasu pracy to jest 201, to zobaczcie, jak sobie tutaj wpiszę 201, czyli wpisuję sobie 201, mam ewidencję czasu pracy. Mogę oczywiście też wpisać, nie muszę pamiętać skrótu. Mogę wpisać ewidencja czasu pracy. Też mamy ewidencję czasu pracy. Czy to jest wyszukiwarka, która nam służy albo do wyszukiwania po dowolnym ciągu znaków, albo po tych skrótach numerycznych, które macie przypisane do każdej funkcji w programie? Na przykład funkcja, jeszcze raz wam pokażę, Święta i Dni Wolne miały, miało numer skrót 011. No to co? No to klikamy sobie 011, 0. 11 i już macie święta i dni wolne.